Benedykt XVI, ślub Magdaleny Wolińskiej Riedy. Był papież obecny w najważniejszych momentach jej życia. Benedykt XVI, śmierć Benedykt XVI ze względu na pogarszający się stan zdrowia. Po 8 latach urzędowania, zrezygnował z pełnienia funkcji papieża 11 lutego 2013 roku zrzekł się dotychczasowych obowiązków. Od tego momentu bardzo rzadko w mediach pojawiały się wzmianki o duchownym. Było wiadomo, że Józef Ratzinger jest schorowany. Pomimo przeciwności losu starał się jednak kontynuować swoją posługę w kościele. 31 grudnia świat obiegła smutna wiadomość o śmierci Benedykta XVI. Był zwierzchnik kościoła katolickiego odszedł o godzinie 9:34 rano w klasztorze Materec-Lesiae. Benedykt XVI był papieżem, o którego życiu wiedzieliśmy stosunkowo niewiele. Dopiero po jego śmierci stopniowo wychodzą na jaw zaskakujące historie z nim związane. Okazuje się, że dziennikarka Telewizji Polskiej dostąpiła niebywałego zaszczytu. To właśnie z rąk przyszłego papieża Magdalena Wolińska-Riedy i jej ukochany przyjęli sakrament małżeństwa. W wywiadzie dla Radia Rodzina, korespondentka Telewizji Polskiej opowiedziała o tym poruszającym doświadczeniu. Benedykt XVI był dla mnie bardzo drogą osobą. Obok Jana Pawła II najbliższym mi hierarchą opowiadała w szczerej rozmowie z dziennikarzami Radia Rodzina, Magdalena Wolińska-Riedy. W jej opinii Benedykt XVI nie miał nic wspólnego z wizerunkiem surowego papieża, który nierzadko był powielany w mediach. Magdalena Wolińska-Riedy nigdy nie zapomni spotkań z Benedyktem XVI. W rozmowie z portalem Fronda.pl dziennikarka Telewizji Polskiej zdradziła, że Józef Ratzinger był obecny w najważniejszych momentach jej życia. Udzielił jej ślubu oraz ochrzcił dwójka dzieci. Benedykt XVI od zawsze jest bardzo ważną osobą w moim życiu. Udzielił nam ślubu jeszcze jako kardynał. Przygotowywał nas osobiście do sakramentu małżeństwa, od początku też mieliśmy zażyły kontakt z jego osobistym sekretarzem, księdzem Georgiem. Potem, kiedy został wybrany na papieża na pierwszym spotkaniu pokazał nam swoją wielką serdeczność, ciepło i życzliwość, które zawsze go wyróżniały. Często niestety oceniano go pochopnie zbyt surowo. Punktowano jego chłodne podejście do ludzi. On jest po prostu osobą nieśmiałą, skrytą, niezwykle skromną i delikatną. Miałam też szczęście, że już jako papież ochrzcił obie moje córeczki. Do dziś go odwiedzamy, zawsze pyta o nas także inne osoby. To jest ogromny zaszczyt, opowiadała Magdalena Wolińska-Riedy w rozmowie z portalem Fronda.pl. Magdalena Wolińska-Riedy, jako żona oficera Gwardii Szwajcarskiej w Watykanie, posiada szeroką wiedzę na temat codzienności głowy Kościoła katolickiego. Wiąże się na pewno z różnymi obowiązkami właściwymi osobom należącym do pewnej struktury, do formacji wojskowej, w której panują jasne reguły i istnieje kalendarz uroczystości i wydarzeń, na których powinno się być obecnym, wyznała korespondentka TVP, cytowana przez portal Fronda.pl. Od momentu rozpoczęcia pracy dla TVP, życie Magdaleny Wolińskiej-Riedy znacząco się zmieniło. Każda uroczystość wiąże się w jej przypadku z koniecznością bycia poza domem. Dziennikarka potrafi jednak czerpać radość z wykonywania swoich obowiązków. W przypadku większości wydarzeń, takich jak święta czy rocznice, jestem pochłonięta pracą, której nie można przesunąć w czasie. Każda minuta jest cenna, aby móc Państwu przed telewizorami opowiedzieć o tym, co dzieje się w Watykanie, mówiła. Dziś o godzinie 9:25 rano na placu Świętego Piotra rozpoczęła się msza pogrzebowa emerytowanego papieża Benedykta XVI. W Watykanie zgromadziło się kilkadziesiąt tysięcy osób, pragnących pożegnać byłego zwierzchnika kościoła.